chcieliście, to macie. WTF, WTF, WTF! Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Zapewne skoro tu jesteście, jesteście tylko fanami klocków ogólnie, ale przede wszystkim fanem klocków chińskich, tudzież alternatywnych, ponieważ na kanale WTF Kloc dokładnie takimi klockami się zajmujemy, czyli albo chińskimi podróbkami, albo właśnie jakimiś klockami alternatywnymi. Moi drodzy, dziś trafia nam się absolutna perełka, bo jest to firma Lepin, tak jest, nie mylicie się. Jeśli miałbym zliczyć ilość razy, o które mnie prosiliście, WTF-ie, zrecenzuj Lepin i tak dalej, no to byłoby tego więcej chyba niż subów na tym kanale, moi drodzy. W końcu mi się udało, nigdy jakoś u mnie w Chińczyku w moim małym mieście nie było Lepinów, no a udało mi się dopaść je, bo w końcu otwarli fajnego Chińczyka i tam, moi drodzy, jest taka beka, że świetlana przyszłość czeka ten kanał. Lepiny to raczej nie są beka, zaraz się przyjrzymy, czym są Lepiny. I jak wszyscy wiecie, raczej fabryka Lepinów jest już zamknięta. Fabryka Lepinów już jest nielegalna w ogóle. Teraz powinien zasunąć żaluzję w oknach, żeby czasem tu policja nie zapukała. Wszak no już Chińczycy dawno krzyczą HWDP, co oczywiście rozwijając skrót to, co mówili ci Chińczycy, brzmi: chwilowo wakacje dała policja, no bo weszła policja, zamknęła im fabrykę, no i Lepina chwilowo nie ma. Ja jestem raczej spokojny, bo oni coś lada chwila wymyślą. Kto wie, czy ja już jakiś kolejnych post lepinowych klocków nie robiłem, bo wiadomo, są maszyny, jest wszystko, więc pewnie jakąś inną firmę po prostu otwarli. Moi drodzy, nie traćmy czasu. Mamy tu Lepin. Karton całkiem twardy, całkiem okej, choć mieliśmy już takie kartony, tak twarde. 14,90, tak jest. Mówię, nowy Chińczyk jest mega bekowy, ale ceny ma duże, moi drodzy. Tu jakieś luźne mazy, pani tutaj były z Chin narysowane, numer zestawu, Lepin, no to już jest nawet archiwalne powoli. Mnie mega to śmigło ciekawi. Moi drodzy, otwórzmy sobie, zobaczmy, jak to wygląda. Tu nie wiem, czy pani się wstydziła, czy co, ale zakleiła to logo, więc zakładam, że się wstydziła troszkę, że Lepiny, albo też się bała tego, żeby nie wpadła i ta policja i żeby nie było tego HWDP, czyli chwilowo wolne dała policja jej. He. Lepiny, jest więc to taka wielka ikona, można by rzec, tej chińskości. Wielka ikona podróbek i tak dalej. Jedna z niewielu fabryk, które zostały już zamknięte, chociaż to pewnie początek, bo Lego myślę, że dzielnie będzie tam walczyć, na pewno będzie dzielnie. Mam jednak wielką nadzieję, że nie będą walczyć z kanałami, które takie rzeczy pokazują. Moi drodzy, Lepin, wielka chwila, wyciągamy sobie, co my mamy w środku. No mamy jeden woreczek z dość dużą, i tak to jest autentyczny klocek, okej. Z dość chyba całkiem dużą liczbą klocków, więc te 15 zł jakby jest wybaczone. No na przykład mieliśmy Tigery, gdzie jakość była super, odschowam was tu, bo to też było Ninjago, ale kurczę, liczba klocków była taka se i widzimy, że worek już gdzieś ma dziurę, bo klocki tak, worek ma dziurę, dziękuję Lepinie, że nie musiałem sięgać po nożyczki. Spójrzmy, bo jeżeli mnie oczy nie mylą, to mamy tu naklejkę, moi drodzy, i wow! To jest rewolucyjna wręcz chwila, bo mamy pierwszy raz w historii WTF-a naklejkę. Zawsze albo zazwyczaj były to nadruki? Nie, dobra, przesadziłem. Gdzieś na pewno były naklejki. Chyba w jakimś policyjnym były naklejki. Tak czy siak, niespodziewanie rzadkie to jest. I ciekawi mnie to, jeżeli ktoś na chiński, co to znaczy, niech mi napisze. Karton, jak mówiłem, naprawdę twardy, solidny. Chyba najtwardszy z kartonów, z jakim mamy do czynienia, więc póki co jest dobrze. Moi drodzy, natomiast instrukcja również potwierdzałaby, jakoby nie byłoby źle. Przede wszystkim, ja wam to muszę pokazać. Spójrzcie, niewiarygodne, ale to jest proste. To nie jest jak krowie z gardła wyciągnięte. To nie jest pomięte, to nie jest zniszczone, zdewastowane. To jest proste, moi drodzy, aż niewiarygodne. Aż niewiarygodne, że mamy do czynienia z prostą. No, tył na trochę zawodzi, bo pokazuje ulotkowość, ale grubość papieru. Instrukcja, no w miarę czytelna, powiedzmy w miarę czytelna, tu nie będziemy się doszukiwać. Spójrzcie, jak ciekawe zaznaczają, które aktualnie klocki dodajemy, co są te zaznaczone na żółto. No ciekawy sposób, naprawdę ciekawy, innowacyjny, pierwszy raz się z takim spotykam. Instrukcja, okej, mogłaby być ciut większa, ciut jaśniejsza, czytelniejsza, ale nie będę wybrzydzał, bo nie jest jakoś specjalnie, moi drodzy, źle. Póki co, same zaskoczenia. Gruby karton, ładna instrukcja. Oczywiście naklejka to nie jest pozytywne zaskoczenie, ale sam fakt, że ją dali, to jest coś, na co warto zwrócić uwagę. Choć to jest coś oczywiście, co czym gardzimy i non-stop to robię na moim bazowym kanale. Tak jest, moi drodzy, jeżeli ktoś z was tu jest
pierwszy raz słyszy mój głos, pierwszy raz widzi mój filmik. Wiedzcie, że ja głównie zajmuję się Lego i tam właśnie na drugim kanale, tu macie link, zajmuję się Lego i to właśnie one są moją główną działalnością, głównym hobby, a nie jakieś tutaj chińskie przecież klocuszki, tak? Dobra, otwieramy sobie dalej. Tu mamy znowu woreczek z pełną ilością maluszkich klocków. Powiem wam, moi drodzy, tak, no ten to jest ciekawy, gruby, ale twardy klocek, moi drodzy. Miecz, no w miarę minimalnie cieńszy chyba tylko niż ten z Lego. Tu jakość kloca, nie no, moi drodzy, jest minimalnie tylko gorzej niż Lego. Brak napisu na studzikach, ale naprawdę, gdybym ja to zmieszał tak z Lego, mógłbym mieć problem w odróżnieniu, co jest Lego, a co nie. Gdy faktycznie weźmiemy to w rękę, czuć jakby ciut większą lżejszość tychże klocków. Czekajcie, zmontujmy sobie hipeczka. O, mamy przezroczysty, który nazywają to transparentnie, lubię określenie przezroczysty klocek. Zmontujmy sobie hipka i ocenimy sobie hipka, a później oczywiście na waszych oczach zrobimy sobie taki szybki spłyt-błyt tego zestawu. No i mamy pierwsze wadki. No nie mogło się, moi drodzy, obyć bez pierwszych wadek i nie jest nim bodajże brak rąk. Co to w ogóle jest? Co to za bongo? Co to jest? No moi drodzy, nie wiem jak... Nie, dobra, jest, przepraszam, to nie jest minusek. Są tutaj dłonie. Bałem się, że on nie ma dłoni, bo myślałem, że będą żółte, ale nie, nie są żółte, w związku z tym dłonie są, moi drodzy, dłonie są. Jak się sprawuje hipek? Ciut zbyt łatwo, ciut zbyt łatwy jest, przy czym mam na myśli oczywiście chodzenie rąk, ta chodzi zbyt łatwo. Ta chodzi zbyt wolno, zbyt ciężko. No właśnie, przy jakimś lekkim ciudruchu tułów nam się rozpoławia z nogami. Natomiast na drugi ładne, siadłem. Tu minimalne wadki, ale spójrz na przykład tu na drugie, na to coś napisane jest i tak dalej. Więc na druki nie są złe. Główka identyczna jak Lego. Nie dziwię się, że Lego tu się ich szczepiło. Problem mamy teraz ze zdjęciem. Okej, okay, udało się. Również mamy dwie twarzyczki, podobnie jak w Lego. I z tyłu całkiem ładny nadruk. Oczywiście identyczna zżyna jak Lego, moi drodzy. Główka nam tu weszła. No właśnie, ten problem spójrzcie, moi drodzy. Trzeba się nakombinować, żeby te włosy ściągnąć, pod kątem odchylać i tak dalej. Tułów zbyt łatwo odchodzi. Hipek, no niestety na minus. Jakość klocka tam jest okej, okay, ale tutaj na minus. Dobra, moi drodzy. Ja sobie teraz to zespoilt builduję na waszych oczach oczywiście. Cały czas mnie ciekawi, co to jest to za, co to za bongo, co on będzie z tym bongiem tu robił, wyczyniał. Moi drodzy, zespeed buildujmy sobie to na waszych oczętach i zaraz się okaże, co my tu mamy, z czym my tu mamy do czynienia. Moi drodzy, uwaga, czas, start. Thank you.
Drogie fany, gotowy produkt przedstawia nam się następująco i choć zaczęło się to całkiem dobrze, całkiem obiecująco, tak skończyło się, no moim zdaniem, dość mocno, no może nie przeciętnie, ale spodziewalibyśmy się czegoś innego. Począwszy od tego, że to był chyba jeden z najdłuższych budowli, jakie budowałem na tym kanale, chociaż nie był najbardziej zaawansowaną konstrukcją. Na zwykłym kanale, no było wiele błędów. Przede wszystkim przeogromny błąd, jak widzieliście, pojawił mi się tu z tym śmigłem. Mianowicie, on jest tak finalnie nie powinien wyglądać. Według instrukcji, temat jest prosty, doczepiamy tu jednego studa, wbijamy to i to nam powinno wejść tutaj bez problemu, moi drodzy. W realności widzieliście, jak to się wydarzyło, że ja zdążyłem tu jednego nawet tego złamać. Myślę, że może to być z drugiej strony, próbując odłączyć... tego klocka tu, więc już mamy pierwszy element złamany, co się zaraz całkowicie odłamie i klocek będzie bezużyteczny i brzydki i ajajaj. Ja już tego drugi raz nie będę próbował odczepić, bo po prostu wiem, że spotka mnie to samo. Po prostu tu nie dało się za Chiny, no dosłownie ludowe, tego tu przyczepić. No nie dało się w ten sposób, tak oni nam tu prezentowali. Jednocześnie wszczepiając go w ten sposób tu, co się da zrobić, nie wszczepimy tego tutaj po prostu, tak? Bo no nie ma się tego co chycić. Czego nie ma się to chycić, moi drodzy? Więc pierwszy minusik. Wolałem to pozostawić, więc tak, z ułamanym klockiem, jak nikt nie będzie tego ruszał, może nic się nie stanie. Tutaj ta cała konstrukcja z tyłu też jest taka troszkę, no widzicie, tu gdzieś prześwity, tu gdzieś luki. No nie dało się często tego zrobić inaczej, bo gdzieś tu chytając tu, zaraz czułem, że tu gdzieś mi odpada. To też było nieraz nie dwa pokazane. Natomiast oczywiście trzeba docenić odwagę, że w ogóle podejmowali się takiej zaawansowanej konstrukcji, uważam. Ten motyw nawet jest ciekawy tu z zaczepieniem tego w ten sposób. Nie rozumiem, czemu są dziurki, czemu nie mogę dać zwykłego klocka, który by znacznie bardziej tu, uważam, pasował. Te lampy nawet są ciekawe, nawet są fajne. Spójrzcie, to bongo, które ja nazywam, że jest bongiem, to są właśnie tego typu lampy, naklejkę. Cóż, oczywiście udało mi się krzywo nakleić, mimo wszystko udało mi się w cudzysłowie. No ale gdzieś tam tu lekko wystawała, a gdzieś tam już w konstrukcji nie jest źle. Moi drodzy, wygląda to znacznie lepiej, gdy postawimy sobie to na półce i gdy to tak stoi, niż gdy mamy to w rękach i się tym bawimy. Instrukcja, chociaż faktycznie jest ok, jak najbardziej, to jednak te kroki czasem nie do końca były jakoś tak mocno czytelne. Trzeba się było naprawdę mocniej przyjrzeć, chwilę zastanowić i tak dalej, choć i tak mega props dla instrukcji, że w ogóle nie spamiętasz nas Chińczyki, takim zaszczytem kopu, że nie dały nam pamiętać instrukcji. A mówię, szkoda, bo nie jest to naprawdę złe. Naprawdę nie jest to złej jakości, jeżeli chodzi o to, chociaż tu nam się coś chwieruta, do końca to nie hula, to nie jest krzywy stolik, moi drodzy, robię na nim każdą recenzję. Coś więc nam tu się chwieruta, może czegoś nie docisłem, chociaż też wątpię. Więc po prostu, moi drodzy, mogło być ciut lepiej, więc no lepiej nie jest na pewno podróbką, za którą powinniśmy płakać i tęsknić. Spójrzcie te wszystkie szczeliny tu. Klocki są zdecydowanie lepsze niż to. Tego już się za bardzo nie da docisnąć, bo nam się po prostu to porozlatuje w rękach. Nawet nie będę tego teraz udowadniał na siłę. No gdzieś tam możemy jakoś próbować, no chyba żebym naprawdę godziny stracił na dociskanie tego. Wiele ciekawych rozwiązań, właśnie chociażby te lampy, które są całkiem ciekawe. No tutaj ten wirnik mogło być fajnie, ale niestety to łatwe, bardzo łatwe złamanie tego klocka pokazało, że no coś tu jednak w tej jakości no nie jest tak, jakbyśmy chcieli. Dodatkowo tu powinien być jeden klocek więcej, bo mówię, wtedy moglibyśmy wszczelić sobie tutaj, natomiast teraz nie możemy sobie tego wszczepić i właściwie mamy takie sztylety no bezużyteczne absolutnie. Wygląda to, mówię, znacznie lepiej niż się ma. Hipek również, nóżki za luźno, jedna rączka za luźno, druga za ciężko. Tułów nam bardzo łatwo odpada, główka schodzi tylko z włosami, albo z... o nie, teraz odeszło ładniej. No mam tutaj dwie szabelki. No moi drodzy, innymi słowy, nie do końca musimy płakać, że lepiej odeszło. Z drugiej strony nie wierzę w to, że lepiej nie wróci.
to też przede wszystkim w jakiejś innej oczywiście formie. Czy ma po co? No niech wróci, zobaczymy, czy jeszcze coś zawojują, czy jeszcze zrobią coś fajnego. Na pewno nie są to klocki idealne, mieliśmy znacznie lepsze. Klocki firmy Tiger są znacznie lepsze niż to, jeżeli chodzi o jakość. Choć tu na 1450 otrzymujemy przynajmniej całkiem dużą konstrukcję. Nie popatrzycie się nie wiadomo jak, chyba tak jak złamacie sobie klocek. No ale też nie będziecie skakać z radości, że wow, odkryliśmy mega fajną alternatywę dla klocków Lego Ninjago, tylko że tańszą. No właśnie, chyba tak się fala. Także no, nie wyjdziecie z tej sytuacji ani zwycięsko, ani no, uważam przegranie. Natomiast w ogóle chyba już do niej nie wejdziecie, no bo tak jak mówię, klocki zostały już oficjalnie zamknięte i tak, no Hipek w ogóle nie chce stać i tak dalej, więc o! Wiecie co? Może żeby nie pogrążać tych klocków dalej, to może to skończmy. Bo widzicie co zaczęło dziać się z nogami, teraz sama noga mi odpadła. Więc żeby ich już nie męczyć, żeby ich tutaj nie pogrążyć jakoś. I tak im nie pomożemy, bo są zamknięci. No ale wiecie jak jest. Tak 7 to jest taka uczciwa ocena. 7 plus, ale 8 absolutnie nie. Dodatkowo tak jeszcze ciężko nie odnieść wrażenia, że jesteśmy trochę okłamywani, bo spójrzcie, to wygląda jak taki ładny bordowy, który występuje w Lego, natomiast tu mamy kolor stricte czerwony. Podobny przypadek mamy z tymi szablami, które tu są, wiecie, niby prawie miecze Jedi świecące, a tu mamy po prostu zwykłe szable, więc uważać, żeby też się na to absolutnie, moi drodzy, nie nabrać. A w woli ścisłości tak jeszcze odkryłem, że no tutaj to powinno być szczepione, bo głównym problemem tej konstrukcji jest to, że widzicie, ona tu nie jest szczepiona. Piona i przypuszczalnie, o właśnie, przez to się to nam tak chwieruta. Im jest dalej, tym bardziej się to od siebie chwieruta. Z każdą sekundą, więc gdy mam ten zestaw dłużej w ręce, jakoby zauważam, że jednak jest gorszy niż na pierwszy rzut oka. Więc tu trzeba uważać, bo jednak o ile klocki jeszcze jako tako mogłyby na tą siódemkę zasłużyć, tak Hipek to zdecydowana jest piątka, jak nie nawet mniej, więc tu trzeba absolutnie uważać. Natomiast tu też mogę się bawić fajnie tą oceną i tą recenzją, bo i tak już ciężko kupić te klocki, a będzie jeszcze ciężej, więc no jakoby nie namawiam was do ich kupowania, bo po prostu już ich raczej nie idzie dostać. Dzięki za kolejną wspólną recenzję. Szukacie alternatyw dla Lego Ninjago tańszych, a lepszych. Zapraszam was do innych zestawów. Niekoniecznie wszystkie były lepsze, niekoniecznie wszystkie były gorsze, ale no były to alternatywy, więc no zapraszam was tam na pewno serdecznie. No i cóż, widzimy się wkrótce w kolejnych odcinkach. Wątpię, że już w Lepinie, bo nie okazały się tak fajne klocki i wasze prośby tu o nie. No wysłuchałem tą prośbę, ale chyba już jej nie powtórzę. Mimo wszystko, moi drodzy, dzięki za kolejny wspólny odcinek na tym kanale. Nie wykluczamy oczywiście, ale mówię, raczej nie będę się palił do kolejnych lepinów. Oglądajcie inne filmy. Bye!